Witam, tutaj Bisz, to jest kolejny odcinek z Getting Over It. Jeśli oglądacie to w sposób taki, jak myślę, czyli że daną playlistę po prostu, po kolei filmy, to wiedzcie, że to jest taki dziwny sposób, bo często nagrywam po prostu losowo filmy. Więc przytoczę moje słowa z ostatniego filmu, jaki nagrałem, czyli ostatniego odcinka z Enter the Gungeon, w którym to wspominałem, że Enter the Gungeon jest grą, która jest w Tomka bibliotece, ja jej używam. I właściwie to nie jest prawda, bo też mam swoje Enter the Gungeon, pomyliłem się. Tak czy inaczej. Mówiłem wtedy, że należy dokończyć niektóre serie, których i tak nie robię, bo bez sensu po prostu, żeby się ciągnęły. Definitywnie trzeba je zakończyć, tyle. Dlatego to jest ostatni odcinek z Getting Over It. Prawdopodobnie, jak mówiłem wtedy, też mówiłem prawdopodobnie. I teraz mówię, że prawdopodobnie, bo ja w tą grę nie grywam już od dawna, dawna. Gry, które nie gram, po prostu nie ma sensu. Nie ma sensu po prostu się oszukiwać, że ta playlista po prostu ciągle jest. Coś się nie gra, no to po prostu trzeba zakończyć i tyle. Proste. Tak jak zakończyłem Thinking with Time Machine. No bo mi się nie podoba po prostu. No i tak jest darmowa modyfikacja do portala, więc nic mnie to nie kosztowało. A zaspokoiłem swoją ciekawość, zobaczyłem, jak to wygląda. I hejo. Nie wszystkie gry po prostu są dla mnie. Kiedyś nie rozumiałem, dlaczego youtuberzy kończą gameplaye w środku gry i to mnie wkurzało strasznie. Teraz ja to rozumiem właściwie, bo... No ja rozumiem dalej tych, co wkurza to, bo to jest wkurzające. Jak ktoś lubi daną grę bardzo i widzi, że dany youtuber nie chce jej nagrywać po prostu, no to jest takie... Takie mech. Takie smutne to jest po prostu. I ja to w pełni rozumiem, ale... Teraz rozumiem też drugą stronę. Naprawdę pewny gier się nie chce nagrywać. Bo po prostu... Bo nie. Think Quick with Time Machine, Enter the Gungeon, Getting Over It. Po prostu nie. Już jak robiłem portal Story Smell, to mi się nie chciało. No i prawidłowo właściwie, że skończyłem z Thinking with Time Machine, bo nie chciałem tego robić już. I do Thinking with Time Machine nie wrócę. Szczerze? Bennett? Nie. Ja tu mówię o czymś innym, to jest po prostu tło. Straciłem teraz... No, wątek. Aha, mówiłem o portalu. No. To też mnie wkurza bardzo, że jak ktoś nagle gra, odwraca uwagę od słów i nagle ktoś traci wątek i takie smutne jest. O, ja chciałem wiedzieć, no kurde. No, takie coś jest bardzo wkurzające, ale też trzeba zaakceptować, że ludzie zapominają swoje. Więc jeśli takie coś się wydarzy, to napomnijcie mi to w komentarzu, ja wszystkie komentarze czytam. Obejrzę. Napomnijcie mi w komentarzu, napiszcie, kiedy to było, więc ja wam dokończę to. Ten treść i będzie dobrze. Reasumując i wracając do zakończenia serii. I tego, jak ludzie reagują na to. Pełnie się zgadzam, że to jest denerwujące. Jak jakiś youtuber kończy serię tak po prostu bez niczego. Chociaż z portalem to było widać u mnie, mam nadzieję, że już mi się nie chce. Że po prostu nie tyle nie chce mi się, co nie chce. Nie chciałem po prostu tego robić, bo byłem zmęczony. I szczerze mówiąc, to ten. PWWM-em jestem troszeczkę zmęczony, Minecraftem odrobinę. Gram sobie czasem, chociaż już mniej właściwie. W PWWM-a już nie grywam za bardzo, bo... Powiedzmy, że porwałem się z motyką na słońce, robiąc ten wielki projekt. Chociaż robię go. Jakoś mi idzie. Zresztą widzicie odcinki i wiecie, że jakoś to idzie.
Chyba, że ktoś nie ogląda. No cóż. Dzięki, lampa. Gdzie ja teraz jestem? O, po tych schodach muszę... O Jezus. Dobra. Tak czy inaczej. To jest ostatni odcinek Zagadnik Overrated, dlatego że nie chcę po prostu tego nagrywać, bo ta gra jest nudna. Bo jest długa, bo jest frustrująca. I po prostu dlatego, że mi się nie podoba. Są gry, których nie cierpię, bo niedobrze mi się od niektórych gier robi, jak na przykład Slime Rancher. Ilekroć widziałem gameplay Uverteza na przykład, to mi się niedobrze robiło. Żygać mi się chciało po prostu od tych slimów. I znowu mi się chce. W pewnym momencie, gdy grałem w Plugging na przykład, to w pewnym momencie mi się tak nagle zrobiło, że mi się niedobrze robiło. I w sumie to jest normalne. Niektórych gier nie lubię, jak na przykład Bioink Redemption. Nie lubię tej gry, mi się nie podoba w ogóle. Nie lubię Fortnite'a na przykład, co akurat nie jest takie dziwne. Dla mnie to jest jedna z sezonowych gier, które się przedawnią. Za chwilę. Nie to co Minecraft na przykład. Minecraft to jest gra fenomenalna i nigdy nie zostanie zastąpiona żadnym innym survivalem, powiedzmy. Bo Minecraft to nie jest gra o survivalu. Survival to jest dodatek. Dosłownie. Survivaluje się w Minecrafcie przez pierwsze 2 dni, a potem to już jest, powiedzmy, robienie to, co się chce, bo już prawie nic nie jest w stanie ci zagrozić. Więc tak naprawdę to survivalu w tym prawie nie ma. Chyba, że masz Terra Firma Crafta, to rzeczywiście survival na poziomie i przez wiele godzin. W życiu nie doszedłem dalej do Terra Firma Crafta niż do miedzianych narzędzi. Co i tak jest daleko. Szczerze mówiąc. Jak graliście kiedyś, to... No. To wiecie, o czym mówię. To nie jest proste i w ogóle... Zresztą... Minecraft jest specyficzny, nawet tutoriala nie ma. Więc jak się chce grać, to trzeba od razu wszystko wiedzieć, bo inaczej się nie da. I to jest trochę smutne. Ja lubię gry, w których nic nie wiem. I dlatego lubię Majzaka właściwie, bo... Lubiłem. No dalej lubię, ale nie dlatego już. Tutaj dawno nie byłem. Może zrobię jakiś progres w tym odcinku. Co wątpię. Możliwe, że spadnę. Co się właśnie zdarzyło? No dobra. Spadnijmy się na sam dół. Sam na dół, tak. Na sam dół, nie sam na dół. No i heja. Dobra. Quit. Także no, to będzie na tyle. Zostało troszeczkę do skończenia Limbo, chyba. Którego szczerze mówiąc mi się nie chce robić. Jak mam być szczery, to nie lubię Limbo jakoś szczególnie. Jest dla mnie jakieś takie dziwne, nie podoba mi się, ale... Jakoś się przymuszę do tego. Limbo w sumie jest krótką grą, więc nie ma problemu. Zwłaszcza, że zostało mi tam tylko 1/4, dajmy na to. Nie tak dużo. Także main serią taką, którą teraz robię głównie, to jest Wiedźmin, tylko i wyłącznie, bo lubię tą serię robić bardzo. I tak nikt tego nie ogląda, więc so well. Ja to robię tylko i wyłącznie dla siebie, bo ja lubię to robić, zresztą. To jest jedyne miejsce, w którym wiem, że nie mówię sam do siebie. YouTube. Ja nie mówię sam do siebie, bo w jakiś sposób jednak te słowa, które mówię, one jakoś mogą trafić do kogoś. Nawet jak już zostały wypowiedziane 5 lat temu, to i tak mogą trafić do kogoś, bo... No bo to jest zapisane po prostu. I to jest w sumie fajne, bo... Zanim zacząłem nagrywać na YouTube, to gadałem sam do siebie. Właściwie dalej to robię.
Jak nagrywam, to właściwie czuję się lepiej, spełniony się czuję. Nie wiem. Jest w tym serwisie coś, co daje mi po prostu radość. Nawet jeśli widzę pod filmami brak wyświetleń. Szczerze. Jest to trochę smutne, ale... Ale co tam, mam już 30 subskrybentów, co w sumie nie jest dużą liczbą. Ale właściwie wiem, dlaczego tak jest. Pierwsza sprawa, nie idę z duchem czasów, nie nagrywam tego, co jest na topie. Druga sprawa, nie robię clickbaitów. Trzecia sprawa, miniaturki. Czwarta sprawa, nie jestem jakiś super porywający. Piąta sprawa, sprzęt też nie jest jakiś super dobry. Szósta sprawa, no nie zachowuję się jak kretyn. No może czasami, ale nietypowo. Kolejna sprawa jest taka, że mnie nie ma. Właściwie nie widać mnie. A zawsze myślałem, że to jest... Najważniejszy jest ten, kto nagrywa, a nie gra. Ale właściwie to... Może... Może zrobić z tego tajemnicę i nigdy się nie pokazywać. Nie tak jak Unboxal na przykład, z którego jestem bardzo niezadowolony, że się pokazał. Może ja się nigdy nie pokażę. To by było właściwie fajne. No, było fajne. No. I co? I wtedy to nikt mnie nigdy nie rozpozna na ulicy. Mohohoho. Ej. Prawdę mówiąc, ostatnie dwa dni czułem się okropnie. Brzuch nie bolał, dlatego że jestem gruby. I dlatego, że może coś złego zjadłem. Ale właściwie już jest lepiej. Rodziców nie ma w domu, już całkiem długo pewnie pojechali na działkę albo coś. Godzina w ogóle jest 20 za 20, więc no łóżka nie składają od 2 dni, bo jestem chory. Jutro są Steam Sale, Summer Steam Sale. Myślę, że nie jestem pewny, czy Life is Strange będzie serią, którą będę lubił. Póki jeszcze znam konkretnie momenty w grze, to mnie jakoś nie porywa szczególnie. Znaczy nie znam ich tak dobrze, bo oglądałem to bardzo dawno temu, a... No. Widzisz, że to najlepiej? Będzie najlepiej, tak? Oglądałem to bardzo dawno temu, z zaciekawieniem właściwie trochę. To jest bardzo spokojna gra. Nie mam pojęcia, jak się kończy. Myślę, że obejrzałem do drugiego epizodu i tyle. Nie jestem pewny. Nie mam pojęcia, bo to dawno było. Oglądałem u Elevena, u tego, jak on się nazywa. Już dawno go nie oglądałem, więc nie wiem. Tego starego... 50 lat ma chyba, coś koło tego. Nie mam pojęcia. To jest, no... No tata Lightera, no jakąś nazwę. Nie mogę powiedzieć, że kolega Purposa, bo... Zresztą dlaczego nie? Niech będzie, że znajomy Purposa. Jak on się nazywa? O. Kurde, dawno go nie oglądałem, tego nie pamiętam. No cóż. Genghis i Silek. No, przypomniałem sobie. I u Elevena, u Genghisa i Karolka, którego zresztą nie lubię szczególnie. Ale on dorobi dobrą robotę. Jestem zadowolony, szczerze mówiąc. No różne są gusty po prostu i tyle. Gusta. Nieważne. Różne są gusta i nie ma co dyskutować. Mi po prostu to nie pasuje i tyle. Ale i tak muszę docenić to, że chłopak naprawdę się stara i jest w tym dobry. Szczerze. No. I tyle chyba. Prawdę mówiąc, to rzadko kiedy tak dużo gadam na odcinku, a to dlatego, że, no nie wiem, jakoś nie mam peny.
twórczej. Nie wiem. W ogóle w tym roku będę miał podłogę zmienianą chyba w wakacje i biurko. Także no, podłoga będzie pewnie ciemniejsza, biurko też będzie ciemniejsze. Może fotę zrobię, nie wiem. Starego biurka i nowego. Na Google, w ogóle moim profilu na Google są nowe nowości, które są w moim życiu. Jak i komputerowym, sztukowym i tak ogólnie. Głównie związane z komputerem. Właściwie tylko. Częściowo. Trochę też z rzeczami poza. Ale tak ledwo. Więc no, zapraszam. Można zobaczyć coś tam. Nie wiem. Głównie zdjęcia tam są. Mam nadzieję, że ten chaos nie przeszkadza. No, także... To tyle. To jest ostatni odcinek z Getting Over It. Polecam obejrzeć. Chociaż jak teraz to słuchasz, to pewnie już obejrzałeś. Łaś. Łeś, łaś. Nie ma różnicy. Będę mówił łeś po prostu, bo tak. Dla mnie to jest domyślna forma, więc... Tak będę mówił. Nie utrudniajmy tego po prostu. Nie ma sensu. To nie ma różnicy przecież, czy łaś, czy łeś. Dla mnie domyślną formą jest łeś i będę tak mówił. Bo tak. Nie ma po co utrudniać. Będę mówił po prostu do ciebie w pojedynczej formie, jako osoba rodzaju męskiego i tyle. No, nie ma właściwie różnicy, czy tak, czy siak. W Steven Universe na przykład wszystkie kamienie są rodzaju żeńskiego i to nie robi właściwie różnicy, bo tak basically to kamienie nie mają płci, więc nie robi to różnicy. Au. Drapłem się. No trudno. Także no. Tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, to coś nowego się zacznie. I na razie, cześć. Hej.